Okej, jesteśmy z powrotem. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z serii Icewind Dale. Idziemy za ciosem. Tak jak wspominałam w poprzednim odcinku, postanowiłam pójść do Kuldahar, troszeczkę porządków zrobić, troszkę rzeczy posprzedawać, zrobić sobie taki porządny rachunek sumienia. Które bronie trzymam od nie wiadomo kiedy, z myślą, że będę ich jeszcze na pewno kiedyś używać, a nie użyłam ich ani razu, bo zapomniałam, że je mam. Więc zostawiłam to, bo nie mogłam tego nigdzie sprzedać, więc ciekawe. Czy coś ciekawego? W sumie nie. Chciałam kupić jakieś fajne czary u Warwicka, ale niestety nie było. No to kupiłam odrobinę strzał. Zmieniliśmy Ariemu zbroję, a teraz pancerz minus 6. Zostawiłam sobie te dwie rzeczy, to jest przeciw elfom. Tu jest po prostu lepsza zbroja dla Logara, gdyby musiał mieć więcej pancerza, a walczylibyśmy z kimś, kto nie czaruje zamętem itd., itd. A miksturki to w sumie powyciągałam tutaj z tych. Z toreb nic nie kupowałam, oprócz kilku chyba eliksirów zdrowia. Odpoczęliśmy sobie. Coś przegapiłam? Nic nie przegapiła, śred. Jestem tu, mam nadzieję, że nic się tutaj nie zrespawnowało. Nie powinno. No dobrze. Dokąd teraz? Tutaj byliśmy, tutaj była masakra. Strażnica już jest czysta. Chciałabym sobie przypomnieć, co tutaj było w tych... Wiem, że w jednym miejscu była wioska gnomów i one czegoś od nas chciały, tylko nie pamiętam czego. Może w dzienniku będzie napisane. Tutaj głębinowe gnomy. Powiedział, że musi wrócić do swego obozu, w przeciwnym razie wielu spośród jego ludzi zginie. A, tutaj jest. Tarnelm poprosił nas, żebyśmy zdobyli dla niego i jego umierających braci trochę jedzenia. No nie mamy za bardzo jedzenia. Mamy dużo... dużo mikstur. Chyba, że zeżerą skórę, pancerze, żukorożców, parę wątpię. Pamiętam, że też w jednej z tych lokacji bardzo mocno... O właśnie, ścinała mi gra i to chyba było tutaj z tymi kryształami. Aha. To jest ten Tarnelm. Tak, to on. Czyli tutaj chyba nie mamy czego szukać. Przecież tutaj jeszcze takie jakieś nieodkryte. Wiecie co, ja się może tam przejdę. Rozumiem. Przy okazji zobaczymy, czy tu się nie zrespawnowało nic. O, widzicie, tutaj już jest dobrze. Wszystko przez te kryształy. To jest niesamowite, że gra mi potrafi tak zwalniać. Aha, tu już nie przejdę dalej. Tu się idzie, może coś minęliśmy? Tutaj leży jakiś martwy... Nie, nieprzytomny. Z głodu, nieprzytomny, biedactwo. Tak wciskam Alt, żeby sobie podświetlić, czy mnie tutaj coś nie ominęło. Tutaj da się jakoś wejść? Chyba nie. Aha, nie odsłoniliśmy, bo tutaj nie można. Czyli w sumie... Czyli w sumie nic tutaj... Tu na górę się nie da wejść. Nic tutaj nie ma. No ale zobaczyliście te lokacje. Wcześniej chyba jej nie pokazywałam. Musimy zdobyć jakoś jedzenie skądś. Na razie nic mi się w oczy nie rzuciło. Tutaj tędy raczej przejścia nie będzie górą. Nie. No dobra, to wychodzimy stąd. No matko, jak ścina. O, idźcie, idźcie. O, to będzie szybciej. No okej, to tutaj dopóki nie będziemy mieć jedzenia, to nie mamy czego szukać. Tutaj jeszcze sprawdźmy, co tutaj było. Też kryształy. O! Tu mnie jeszcze nie było. O! Fajnie. Gotów. No to cyk. Zrobione.
są domki. Ślepy minotaur. Orzesz ty. Nie wychodź po prostu. Tylko stań sobie tutaj z boczku. No. Ze ślepym minotaurem jeszcze żeśmy nie walczyli. Ale... O Jezus. Aha, to jest umbrowy kolos. No, mam nadzieję, że będzie kiepsko trafiał, jako że jest ślepy. Umbrowym kolosem się zajmijmy, bo pamiętam, że one chyba... O kurde, jest ich tu więcej. Dużo więcej. Okej. Odwrót. Najpierw bufy. O, torbę? Używałam torby? Co mi wyczarowało? Kamień z nieba. Chowajmy do sakiewki na później. Czego sobie życzę? No i bufy, proszę państwa. Tego sobie życzę. Cyk. I cyk. Co to w ogóle robiło? Zastopuję, żeby mi nie uciekał czas. Słup ognia. Mamy jakieś fajne miksturki. Tutaj mamy dużo rzeczy. Mikstura percepcji. To nie. Zręczność. To już lepiej. I kondycja tutaj wzrasta. Tutaj mamy coś. Petryfikacja. Nie pamiętam, czy umbrowe kolosy petryfikowały, ale na wszelki wypadek chciałabym się przekonywać, szczerze mówiąc, o tym. Wypijmy sobie miksturę lustrzanych oczu. Mikstura zręczności. Do usług. Co to było? Mikstura skupienia? Nie pamiętam. Inteligencja i zręczność. A czemu nie? Mamy tyle tych mikstur. Żeby było zacząć z tego korzystać. Dobra, teraz już jesteśmy tak skoksani, że chyba nic nam nie grozi. Rozumiem. Byśmy nie poginęli jak muchy, tak jak w poprzednim odcinku. Co się zastanawiacie? Do środka. Szybko, bo przeminie zaraz błogosławieństwo. Wow, okej, okay, nadal tu są. No dobra, skupmy się może na tych kolosach, bo one mnie jakoś przerażają bardziej niż ślepe minotaury, szczerze mówiąc. Co? Ari może strzelać w ślepe. Ten już ma średnie rany. No to może niech on strzela w kolosa. Czym mogę służyć? Już się robi. Ford z Prockiem się zajmą minotaurami. Jestem gotowy. A Pinwheel jeszcze w tego sobie strzeli. Wiele już nie zdziałają. O kurde, tam jest jeszcze jeden. A, już padł. I ten też. Okej. Okay. Słucham. No to niech strzelają w tego. Okej, okay, oni też już padli. Zamieniam się w słuch. Wiele już nie zdziałają. Panie. Nie wiem, czy to przez te bufy. O, coś zostawili. Aha, to są te pancerze super ciężkie. Po co mi to? Ja nie wiem, po co mi to jest w ogóle potrzebne. Jak tego nie można było u kowala O! No i zaczarowały. I co teraz? Będą nas atakować? Tak, atakują się nawzajem. Aha. Tak, już się robi. O, już przeszło. Już im przeszło. Dobra. Błogosławieństwo też przeszło. Strasznie szybko. No właśnie, trzeba uważać na te kolosy, bo one... one... Nie ma sprawy. Sieją ten zamęt. O, proces się schował w cień. To wolę tak, bo tutaj jest dużo... Gotów, zrozumiałem. Dużo wolnej przestrzeni. Chociaż chyba co miało przyleść, to już przylazło. O nie, nie przylazło. Ślepy minotaur. Tutaj jest jeszcze ślepy minotaur. Stoją w ogóle na jakichś namalowanych kredą oczach. Tutaj w tych beczkach nic. O kurde. Co to było? I procek jest... O, shit. I Prócek jest pod wpływem zamętu. Widzieliście? Tutaj stąd wyskoczył umbrowy kolos. Szybko, trzeba ratować Procka, bo stoi jak oniemiały.
Okej, okay, zaczął atakować nas. Dobra, to już niech atakuje lepiej nas. Miał być dyskretnie. Umbrowy kolos jak zwykle wszystko zepsuł. Ale te minotaury to są cienkie, jakieś bolki z tego co widzę. 3000 doświadczenia tylko za takiego minotaura. No ale to było nieprzyjemne. Nie lubię jak mi bohaterów opętuje. Cokolwiek. Co my tu mamy? Mogę przeczytać chyba wiadomość. Tekst na tym afiszu nie da się odczytać. Okej. Okay. To w sumie niedobrze. Tu nie wejdę na górę. Ciekawe co oznaczają te symbole. Tylko powiedz. Tam jeszcze był minotaur, ale nie wiem czy... Zrobię co w mojej mocy. Nie, nie przyszedł. W czym mogę... Słyszę, że ich chyba więcej idzie. O nie, kolosy znowu i to aż trzy. Fireballem w nich. I to już. Jestem. Tak, dobrze. A, stop, 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 stop. W Fireballa wleziecie. Nice. Jakieś rozkazy? Średnie rany, średnie rany, średnie rany. Tu może jeszcze jednego? Oczekuję poleceń. Zanim dojdą. Tak. To zawsze tak jakoś slakuje dziwnie. Tak, żeby tutaj, w to miejsce. No. Już zamęt. Ajajaj, my też oberwaliśmy. O kurde, niedobrze, teraz ja atakuję Logara. To wszystko może się stać? Zostaw! Zostaw! Kobieto! Okej, okay, stoi. Nie wie, co ma zrobić ze sobą. A jednak nie. Okej, okay, już jej przeszło. To jest straszne. Tylko te pancerze, tak? Żadnej kasy. Dobra. Słyszę. Najbardziej to ja go tutaj sklepałam. Było małe cięcie, ale już jest wszystko dobrze. Tu jest jakieś wyjście. Ja się trochę boję tego oka. A tak z ciekawości. Zamieniam się w słuch. Sprawdźmy, czy... Zrozumiałem. O! Patrzcie, jest pułapka. I co teraz? Rozbrajamy? Czy nie rozbrajamy? Ja się trochę boję. Jak to się robiło? Złodziejstwo? Znajdowanie pułapek, a rozbrajanie? Chyba nie można tego rozbroić. Po prostu trzeba na to nie włazić. Czekaj, czy na wszystkich tych oczkach są takie pułapki? Mam nadzieję, że nie. Dobra, są. Kolejne ślepe minotaury. Ciekawe, czy one też mogą aktywować te pułapki. Wiecie co? Ja chyba zrobię... Zrobię to bezpiecznie. Bo jak mi ktoś wlezie na to... Czego sobie życzysz? To ja nie chcę. Tak się stanie. Żeby mi ktoś na to wlazł. Tak, zrobione. Potrzeba, rozumiem. Zapraszamy do tańca. Co? Postaram się załatwić to szybko. A Boże. Pinwheel. Do ust. Tak się stanie. Tylko powiedz, co chodzi. A procek tutaj stoi i nikt go nie widzi. A, bo to jest kolos umrowy. To dobrze, że ja go atakuję. O, fuck. Teraz już niedobrze. O, zostaw maga! Redka! Fuck! I nie wleź mi w to! Zrobię co w mojej mocy. Jezu! Te umbrowe kolosy są straszne. Jestem go tak. Co mam zrobić? Dobra, może go podleczmy troszkę. Ale mu przyłożyłam. Okej, wszystko dobrze już. I jeszcze Logara troszkę. Kurczę, niebezpieczne są te miejsca. Coraz bardziej trzeba uważać na te pułapki. W czym mogę pomóc? Rozumiem. Już dawno nie było pułapek, a tu proszę. Czego? Dobra, procek jest schowany w cieniu. Dalej jest schowany w cieniu.
Na małym afiszu widnieje napis Galen Garncarz, dzielnica rzemieślników 750, ale zamknięte. Dlaczego zamknięte? Tutaj coś jest? Nie, to jest jakiś zaułek ślepy. Wow. Tam jest Minotaur, ale tam nie dojdziemy. Okej. Chodźmy górą, bo tu jest to oko. Zajmę się. Zobaczymy, czy na wszystkich okach są te pułapki. Gotów, zrobione. O, jest następne. No, zobaczmy. Jest też. Fuck. Tutaj wyszedł ten kolos z tej dziury, może. Ja nie widzę tu żadnego przejścia. Na moim afiszu widnieje napis Pedr Jubiler, dzielnica rzemieślników 610. Gdzie się podziały te wszystkie gnomy? Tu nie da się wejść? O! O! Da się tu przejść jakoś? Nie. To jest ten domek. Ale nie, tędy mogę przejść przecież, Boże, Panie. Okej. Uwaga na oko. Nie stajemy na oko. Coś przegapiłam? Kiedy w ogóle dostaniemy poziomy? Chciałabym się dowiedzieć. Jestem w porządku. Alchemik. Kaldum Alchemik. Dzielnica Rzemieślników 593. O, shit. Wychodzimy, wracamy. Niech Logar idzie, bo on jest odporny na zamęty. Zapraszamy. A reszta niech strzela. Chociaż to jest obszarowe z tego, co ja widziałam. Całkiem daleki zasięg to ma. Ale fajna jest jednak ta zbroja. Że jesteśmy odporni na ten zamęt. Niedługo kruki będą miały co jeść. Jeszcze, że Logar jest no, naszą główną siłą napędową tutaj tak naprawdę. Chowają się po tych domkach te kolosy, trzeba uważać. Słyszę. Zajmę się tym. A co tu mamy? Powyginane brudne szkło na tych kopułach świeci delikatnym fosforyzującym zielonym blaskiem. Zamieniam się w słuch. Może pułapki załatwione. Jakieś na tych schodkach tutaj? Nie, chyba nie. Może schowam się w cień. Wiesz co, się zawsze musi trochę zastanowić, zanim się schowa w cień. O, może tu? Tak jest. Tam był na... Oho, jest kolos. Dwa kolosy. No to trzeba wynająć tutaj Logara i się odpowiednio ustawić. Zrobione. Zapraszamy do tańca. Tak. Nadchodzę. Przygotuj się na piekło drag. O kurde, aż trzy. Teraz patrzcie. Słucham cię. To może... czary jakieś. O, żeż ty mordę więcej niż... O, Jezus. No dobra, to Redka już musi iść na pomoc. Teraz myślałam, że to załatwimy sam. No, już jest opętana. No ale może będzie ich atakować, a nie mnie na przykład. To by było fajne. Każdy kogoś atakuje. Oczekuję poleceń. Słusznie. Dobra. Redka tłucze dzielnie. Tak, ile możesz rozumiem. Się odsunę, bo... O, Redka już teraz tłucze mnie. Już jej przeszło. Fajnie. To w sam raz, żeby jej przeszło. Wszyscy żyją. Tu już czytaliśmy. Oho. Na chorągwi znajdują się dwa symbole. Jeden z nich to diament otaczający dwie dłonie związane czerwonym szpagatem. Drugi to oko w obwódce. Czyżby to miała być kolejna nasza
odznaka gdzieś. Kurde, mam nadzieję, że nie, bo... Bo te walki są trudne, dajcie mi odpocząć trochę. Robi się. Dawno odcinków nie było i to nagle tak z grubej rury. Już wiem, czemu chcieliście, żeby były tak. Chcieliście zobaczyć mój upadek. Czego? No przy lampie to się raczej... O, w cieniu nie schowam. A tu proszę, jednak się schowam. Tu jest jakieś przejście, ale jeszcze nie będę tu wchodzić. Więcej kolosów. No dobrze. Chodźmy więc tam, gdzie więcej kolosów. Okej. Trzy. No dobrze. Mogę pomóc? Możesz. Gotów. Zrozumiałem. One nie są... Nie są zbyt silne. Łatwizna, goblizna. To wszystko? Ale właśnie z tym swoim opętaniem, z tym zamętem. Są bardzo, bardzo upierdliwe. Czekam na rozkazy. Podleczymy go trochę. Ale właśnie czarem, a nie miksturką. Miksturkę zawsze podczas walki możemy, chociaż one tam przywracają już w tym momencie stosunkowo niewiele tych punktów życia. Niewielką, no to robi różnicę. Przejdę się tędy. No tutaj chyba jest po prostu jakieś takie przejście naokoło. Okej. Mam nadzieję, że tutaj na końcu tych korytarzy nie będzie jakiejś epickiej walki z jakimś epickim uborowym kolosem. To wszystko? Wypadek Logar pójdzie pierwszy, bo on jest odporny na tej czarów siowate spojrzenie. Tu się schodzi na dół. Tu są kolejne domki, więc pewnie wylezą tu z tych domków. Ojoj! Wiecie, co mam ochotę zrobić? Walnąć firebola tutaj w te minotaury. Cyk. No. I logarem odejdziemy. Tak jest. O, to właśnie chodzi. One tutaj podchodzą. Poważne rany. No, dostaną parę strzał. O, dostaliśmy poziomy z logarem. No to fantastycznie. Trzeba się go przerzucić na broń. Pewnie. Przecież zaraz nam tu pomogą. Maga, może odsunę? Okej. No nie uciekaj, panie. Co? Dobrze. A, okej. Okay. Aha, on korzysta z tych lepszych strzał. Aha, korzysta, bo mu się skończyły te zwykłe. No to już nieważne. Poziomy, to jest ważne. Cyk. 126 punktów życia, awans na 129. Nie jest tak najgorzej. Nie wiem, czy coś nam jeszcze tu wzrasta. Tutaj nie możemy dać żadnych punktów. Okej. Następny poziom. Ho, ho, ho. I jeszcze trochę. Logar. 135. 138. Nie wiem, szczerze mówiąc, co tutaj się za bardzo zmienia. Ale pewnie coś się zmienia. Ta jego dwuklasowość. Nigdy jakoś nie używałam tego i chyba nie będę teraz próbować. Jeszcze coś się skopię. Nie ma tu żadnych altów, w sumie nie przyciskam. Teraz przyciskam. Ale nie, chyba wszystko jest dobrze. Dobra. Logar idzie dalej szukać umbrowych kolosów. Wyskoczy tu z domku? O! Nawet nie przyciskałam, a znalazłem. Pustą beczkę. I tu są jakieś czary. Miecz Mordenkainena oraz słowo mocy ogłuszenie. Ciekawe.
tutaj więcej. O, tu są jeszcze jakieś beczki. Tak? W porządku. No to idziemy. Ciekawe, czy dałoby radę, bo tutaj są te domki tych goblinów, może byśmy je, czy gnomów, jakbyśmy je uwolnili, może by wróciły i moglibyśmy zamiast do Kuldahart. Czary, to są pewnie dla Malta czary. Tak jest. Poziom 7, ojej. Od 4 do 16 rund ogłuszenia, o panie. A to? Przywołuje magiczny, migoczący miecz, który można kontrolować siłą umysłu. No okej, okay. Też poziom 7. Zostawmy sobie to na razie, bo i tak nie możemy chyba... O, no właśnie. Co z tego, jak poznamy dwa czary na poziom 7, jak nie mamy żadnego slotu do zapamiętania. To bez sensu. Coś przegapiła? Porządek. Tu mi... No. Okej. Tu jest jeszcze jakaś beczka. Więcej czarów. Słowo mocy milczenie. To jest w tej samej kategorii chyba. Przywołanie potwora 5. I to wszystko. Czy da przejść? O, proszę, da się. I tam jeszcze było jakieś przejście. Więc tutaj już mamy chyba wszystko oba dane. Jak mi się zdaje. Co tam filmik można ciekawego powiedzieć na ten temat? Milczenie. Nie może wykonywać rzutu obronnego i nie może z siebie żadnego dźwięku wydać. To na magów będzie dobra. Trzeba sobie to koniecznie zostawić na magów. I przywołanie potwora 5, też na poziom 7. Kurczę, fajne są te czary. Coraz lepsze. Trzymajmy sobie to. Słyszę. Trzymajmy sobie. I wychodźmy tu. Muszę się bufy pokończyć. Ciekawe, czy można tu odpocząć. Ja się chyba trochę boję. Zwłaszcza, że to jest ta flaga. Kurczę, jak będziemy się bić teraz. Może spróbujmy odpocząć, co? Jakoś tak sobie tu stanę w kąciku, żeby mnie ambrowe kolosy nie zaskoczyły. Może schowajmy trochę. Potrzebujesz mnie? Rozumiem. Jestem gotowy. Jak sobie życzysz? I odpoczywam. Wiedziałam. I opętali mi wszystkich. No, to był fantastyczny pomysł. Ci się tutaj tłuką. I nie mogę nic zrobić, żeby mi nie pozabijali się. Dobra, o, takie było odpoczywanie. Ale Pingwin dostał poziom dzięki temu. Jezu. Okej, okay, z 55 punktów na 56. Ale mamy tutaj jeden punkcik do rozdania. Nie możemy chyba podwójnie. Nie możemy. No to co mamy do wyboru? Sztylety tylko i wyłącznie. I to już koniec. Możemy chyba jeszcze sobie jakieś dodatkowe teraz czary zapamiętać. Może 7 poziom będziemy mieli. O, tutaj mamy jeszcze jeden. Kula z witriolem, potwory z cienia. Kamienna skóra. Weźmy te potwory może, chociaż ja rzadko tego używam. Ale... Potwory z półcienia. Jak to jest możliwe, że potwory z półcienia są lepsze niż potwory z cienia? Tego nie chcę. Chyba weźmiemy jeszcze raz te potwory. O! 6 poziom? 7? Nie, 7 nie. Co to jest? Tarcze antymagiczne. Okej, okay, a to? O! Oho! No, to może być fajne. Zobaczmy to. I tak trzeba będzie odpocząć najpierw. Tylko kurczę. Powiedz, co mam zrobić? Gdzie by tu odpocząć? Może przy wejściu? O, tu jeszcze było przecież wejście. Może wyjście? Natychmiast. O nie, stop. To jest oko po drodze. Jezus Maria, przecież... Może tutaj odpocznie? Nie chcę wychodzić przez te oczy. Skitrajmy się tu. Jak jeszcze załatwię to? Będzie dobrze. Słucham, zrobimy. Cyk!
O, udało się, jak dobrze. W czym mogę pomóc? Zajmę się. Okej, okay, no to wchodzimy teraz tam. Mamy wszystkie czarne ładowane, jakby co, wszystkie punkty życia. Nic złego się nam nie stanie. No tak, teraz to oko i te pułapki. To się wiąże jakoś. Ciekawe. Dobra, wchodzimy, nie ma co. Także się wycofamy i zbufujemy, jak będzie coś strasznego. Już opętanie. One nawet nic nie zrobiły, popatrzyły sobie na nas tylko. Tak? Co za głupota. Łatwizna, goblizna. Pewnie. W czym mogę pomóc? Dobrze. Strzelać w to ścierwo. O, i Redka się z Prockiem bije zamiast biciem brodę kolosy. O, i Prockiek już obrywa. Uspokójcie się. Uspokójcie się. Dobra, uspokoili się. Czym mogę służyć? Potrzebujemy tych mikstur, które uodparniają nas na to panowanie nad umysłem, ale... Wiesz, nie ma sprawy. Dobra, tu jest jakaś nowa lokacja, wiecie co? Po prostu zakończymy tutaj odcinek, żeby nie było za dużo naraz tego wszystkiego. Bo szczerze mówiąc, nie czuję się na siłach. Więc zakończymy tutaj. To by było na tyle. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak, oczywiście dajcie mi o tym znać. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się, cześć.